Cześć, witajcie. Ja jestem Mediafan, to jest w lokomediach reklamy i marketingu. I tak już od paru dni chodzi mi po głowie ten temat. I pomyślałem, że jak znajdę czas, to w końcu, w końcu uda się go zrealizować i, i, i podzielę się z wami tym pomysłem albo, albo ideą. Bo chciałem wrócić do, do robienia spotkań i dyskusji live z widzami. Kiedyś, dawno, dawno temu, chyba 2008 albo... Albo w 2009 roku robiłem takie spotkania jeszcze na takiej platformie MAKE TV. Jakiś czas temu sprawdziłem, czy ona jeszcze istnieje. Istnieje i tam są jeszcze. Stare nagrania i stare rozmowy, możecie zobaczyć, jak to wtedy wychodziło. Wychodziło wtedy różnie, trochę nie, nie do końca jeszcze te, te programy były tak, tak fajnie zrobione jak teraz, tak prosto. Trochę, trochę namalagowało podczas rozmów, ale wydaje mi się, że dzisiaj obserwując spotkania na, na żywo, które, które robią gameplayerzy, widzę, że to wychodzi całkiem sprawnie i tak sobie pomyślałem, że. Mógłby to być fajny pomysł na, na, na tego typu też działalność i, i spotkania i dyskusje z Wami. Zastanawiam się, jakich narzędzi użyć. Gdzieś tam na czele jest Google Plus i. Twitch i jakoś tam coraz bardziej chyba się zbliżam do, do Twitcha, bardziej mi chyba odpowiada, aczkolwiek jeszcze nie testowałem go tak, tak porządnie. Nie wiem, jakie rozwiązania dokładnie oferuje live stream do takiej, do takiej dyskusji, ale myślę, że Twitch ze Skype'em byłby fajnym rozwiązaniem. No i o czym byśmy mieli gadać? No chciałbym trochę kontynuować tematy i poruszać te, które były poruszane na Media Fan Labie. I też wokół tej tematyki krążyć. Tak sobie pomyślałem, że moglibyśmy na pierwszy rzut wrzucić temat dotyczący moderacji, kasowania, chamstwa i zachowań w komentarzach na YouTubie, może w ogóle są niepotrzebne albo trzeba stosować ostrą cenzurę. No gdzieś tam różne, różne modele i różne myśli, które mi się przewijają i, i oprócz tego, żeby tam podzielić się z wami swoimi obserwacjami i, i, i doświadczeniami, to, to też chętnie, chętnie z wami o tym porozmawiam. No i zastanawiałem się, kiedy, kiedy moglibyśmy zrobić może jakiś czwartek, piątek. Wtedy chyba już będę jakoś w miarę ogarnięty, jakoś w godzinach wieczornych sobie byśmy, byśmy mogli się spotkać. Co wy na to? Dajcie znaka, dajcie komcia. No i zobaczymy. Spróbuję to jakoś, jakoś, jakoś zaplanować. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Myślę, że to będzie też fajne doświadczenie. No, to tyle. Pozdrawiam z, relaks, z relaksującego, z, relaks, z relaksującej miejscówki, z widokiem na piękny Poznań, chociaż pogoda dzisiaj nie dopisuje. Tymczasem, siemanko.